Czy wolno Ci zaparkować pojazd w tej zatoce? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji widoczna linia przerywana wyznacza Ci miejsce zatrzymania w związku ze znakiem Stop? Odpowiedź nie. Czy wolno Ci wjechać na widoczny przejazd bezpośrednio po podniesieniu zapór kolejowych, bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg? Odpowiedź nie. Czy skręcając na tym skrzyżowaniu w lewo, zachowałeś właściwy tor jazdy? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu? Odpowiedź nie. Czy w widocznej sytuacji masz prawo wyprzedzić na skrzyżowaniu pojazd poprzedzający? Odpowiedź tak. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność, zatrzymać pojazd oraz upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy? Odpowiedź tak. Czy masz obowiązek każdorazowo zatrzymać pojazd przed wjazdem na takie skrzyżowanie? Odpowiedź nie. Czy po tej jezdni masz prawo jechać zajmując jej całą szerokość? Odpowiedź nie. Czy zatrzymując pojazd na chodniku, musisz zapewnić pieszym przejście o szerokości co najmniej 2,5 metra? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji musisz ograniczyć zaufanie do pieszego? Odpowiedź tak. Czy znak zakazu umieszczony na prawej jezdni oznacza, że jest ona zamknięta dla ruchu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić autobus? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci kontynuować jazdę? Odpowiedź nie. Czy masz prawo używać świateł przeciwgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię? Odpowiedź tak. Czy ten znak oznacza wyjazd z miejscowości? Odpowiedź tak. Czy umieszczona pod tym znakiem informacyjnym tabliczka wskazuje układ dróg podporządkowanych? Odpowiedź tak. Czy na drodze za tym znakiem możesz wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? Odpowiedź nie. Jakie warunki musisz spełnić, żeby po skończonym okresie zatrzymania nieprzekraczającym roku odzyskać prawo jazdy? Odpowiedź a. Uiścić opłatę ewidencyjną i przedstawić pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy. W jakich godzinach na obszarze zabudowanym obowiązuje dopuszczalna prędkość 60 km na godzinę? Odpowiedź a. Od 23 do 5. Jaki wpływ na pole widzenia kierującego pojazdem ma prędkość jazdy? Odpowiedź A. Wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia. Kiedy powinieneś sprawdzać ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego? Odpowiedź A. Bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? Odpowiedź A: Dokument dopuszczający pojazd do ruchu. Jak przewieziesz ładunek sypki w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź C: Zasłonięty w szczelnej skrzyni ładunkowej. W jaki sposób powinno być ustawione lusterko zewnętrzne w samochodzie osobowym? Odpowiedź C. Tak, aby w lusterku był widoczny fragment boku pojazdu oraz droga za pojazdem. Co może być przyczyną znacznie zwiększonej częstotliwości migania świateł kierunkowskazów? Odpowiedź B. Niesprawność żarówki w jednej z lamp kierunkowskazów. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz holować inny pojazd? Odpowiedź B. 60 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. W jaki sposób w pojeździe zainstalujesz podtrzymujące dziecko urządzenie, które służy do jego przewozu? Odpowiedź C. Zalecany przez producenta urządzenia. Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął? Odpowiedź C. Nie. O ile czasu starosta wydłuży okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli, gdy prowadziłeś pojazd, pomimo że wcześniej zatrzymano ci prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Odpowiedź C. O kolejne 3 miesiące. Egzamin zakończony. Zdałem i zdobyłem 74 punkty na 74 punkty możliwe do zdobycia. Zapraszam do nauki pytań testowych na stronie poznajtesty.pl